Tematem dzisiejszych zajęć będzie literacko i zastanowimy się nad dawnymi tekstami pisanymi. Były to wcześniej w średniowieczu manuskrypty, czyli ręcznie pisane teksty. Dawniej używano gęsiego pióra, patyka. I popatrzcie, taki patyk zwykły maczany w tuszu pozostawia ciekawą kreskę. Spróbujmy tą kreskę postawić tutaj na naszej kartce. Ta pierwsza literka będzie czerwona, bo będzie to niejako inicjał. Czyli pierwsza litera w tych manuskryptach często była ciekawie zdobiona, może akantem, może motywami roślinnymi, które nadawały jakby taki wstęp dekoracyjny do tekstu. Był to często psalm albo jakieś inne ważne pisma. Skryba, czyli ten, który pisał w skryptorium, czyli w skryptorium, w pomieszczeniu, gdzie były kodowane teksty, musiał sobie ołóweczkiem zrobić linię i pierwszą literę, tak jak tutaj zrobiłem czerwonym atramentem, z ozdobnikami, to właśnie ten inicjał, który zaczynał tekst. Wybrałem dzisiaj tekst Karola Wojtyły z pięknego albumu z poezją Wojtyły i przepiszę chociażby te trzy wiersze, te trzy linijki, które zrobimy pismem gotyckim. I wyobraźcie sobie, że to narzędzie, jakim jest patyk, jest ścięte płasko. Można używać też stalówki ściętej. Dawniej wiadomo, takim narzędziem było gęsie pióro. A wiecie, że gęsie pióro stało się protoplastą właśnie już naszego pięknego pióra, które jest używane, ale wcześniej ono było znacznie prościej skonstruowane. Więc piszę teraz takim piórkiem ściętym ten tekst, o którym mówiłem. Jest to poezja Karola Wojtyły. Postawiłem inicjał i teraz już stawiam pierwsze literki. Zobaczcie, że to narzędzie już samo jakby konstruuje nam literkę. A dlaczego? Zaraz Wam powiem. Dlatego, że jest ta kreska raz gruba, jeżeli tak pociągniemy, a jeżeli tak, ona jest cienka. Czyli zmienia się szerokość i grubość tej literki. Jest to fajna zabawa, jeżeli ktoś chciałby się pobawić takim piórkiem, namawiam bardzo. Już pierwszą linijkę. Tutaj był inicjał, więc możemy troszeczkę niżej, żeby zostawić miejsce, gdzie jest przeznaczone na inicjał. Więc drugą literkę w tym miejscu stawiamy. Że piórko prowadzone cały czas pod takim samym kątem pozostawia ciekawy ślad. Chyba na tym zakończymy, bo każdy będzie pisał swój tekst wybrany. Możecie tutaj wybrać psalmy, możecie wybrać jakieś bardzo ważne teksty historyczne. Coś, co będzie pasowało do charakteru tego tekstu. Kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, to można kupić taką stalówkę już ściętą, gotową, która daje właśnie taki ślad z jednej strony gruby, z jednej
pocięciu poziomem cienką kreskę i starajcie się zawsze trzymać pod tym samym kątem, nie przesuwając końcówki właśnie tego piórka. Wtedy wiadomo, że zawsze ten ślad będzie taki sam. Ja tutaj mam czasami kawałeczek papieru toaletowego, żeby odsączyć albo czasami oczyścić końcówkę. Warto mieć taki skrawek papieru, który będzie też do wypróbowania naszej stalóweczki. I zobaczcie, że każda literka, tutaj zrobię kilka dużych liter, na pewno w internecie znajdziecie wzór pisma gotyckiego, który będzie Wam jako wzór do tego liternictwa. Ale można też w sposób taki swobodny, jeżeli komuś na przykład można literkę taką zrobić, a można też zrobić taką bardziej kanciastą. I tutaj każdy sposób jest dozwolony. Ważne, żeby one w czasie pisania miały cały czas tą konsekwentną taką gotycką linię, czyli te kreski są zawsze grube, a poziome one się robią cieńsze. Zobaczcie, pionowe zawsze wychodzą grube, poziome cieńsze i one przy umiejętnym prowadzeniu piórka pozostawiają właśnie taki charakter pisma gotyckiego. Możecie sobie zadać więcej trudu i zrobić piękny inicjał. Może to być tutaj liść akantu, mogą być motywy roślinne, można jeszcze jakieś inne geometryczne rzeczy wprowadzić. Można go zrobić w ciekawszych kolorach. Ja tutaj akurat dałem taki przykład bardzo uproszczony, żeby zobaczyć, jak można właśnie zrobić taki tekst pisany. Namawiam bardzo, bo liternictwo to jest też bardzo ciekawa dziedzina twórczości, która, nie ukrywam, też jakby wyzwala pewną taką kreatywną działalność. Samo pisanie nawet pisma kaligraficznego też daje wiele przyjemności. Dziękuję bardzo.